Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Rio przygotowana do wydania. Wersja wyposażenia Business Line w kolorze Most Yellow. Zapraszam na krótki film. Kia Rio 1.0 Turbo, 100 koni z automatem 7 DCT. Wersja wyposażenia Business Line w kolorze Most Yellow. Samochód zamówiony w grudniu ubiegłego roku. Wersja Business Line to zbliżeniowy kluczyk, czyli przycisk start-stop, felgi 16 cali aluminiowe, przyciemnione szyby, reflektory full LED, kamera cofania, wewnątrz podłokietnik, przesuwany podłokietnik, za chwilę Wam go pokażę z bliska. Natomiast najważniejsze są tutaj reflektory full LED moim zdaniem. Grill wersji Business Line. I muszę powiedzieć, że ta wersja, te tutaj czarne wstawki, te reflektory dobrze pasują do tego koloru. Pomimo tego, że jest to lakier bez dopłaty. Pełna elektryka. Skórzana kierownica. Materiałowa tapicerka, fotel kierowcy z regulacją wysokości. Tak wygląda tapicerka, fajna, miła, przyjemna w dotyku, miękka, fajnie wyprofilowany fotel, jak na ten segment naprawdę. Wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, komputer, zegary w wersji Business Line. Wyświetlacz 8 cali, CarPlay, Android Auto są bezprzewodowe w tej wersji, automatyczna klimatyzacja, automat. Pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podłokietnik przesuwany, przód tył. Chromy wokół okien, przyciemniane szyby z tyłu, dwa ISOFIXy po bokach, USB-A do ładowania urządzeń przenośnych na środku, kamera. Koło dojazdowe, zestaw naprawczy i spory bagażnik, jak na ten segment. Z ciekawości wiedzieliście, do czego to jest? Tylko taka ciekawostka, proszę bardzo. Sprytne, co? Ta deska jest fajna, wyprofilowanie, kolorystyka, ona jest oczywiście twarda jak to w segmencie B, ale jest fajna. Spory schowek. Fotel pasażera również z regulacją wysokości. Możemy w sumie zrobić jeszcze rundkę z odpalonymi światłami. Zero turbo 100 koni. Zrobimy tak. Światła odpalone. I full LED. Będziecie tęsknić za Kia Rio. Prawdą jest, że indywidualnych zamówień już nie przyjmujemy, ale ja jeszcze trochę liczę, że może coś jeszcze wpadnie do sprzedaży, coś się pojawi. Automatyczna klimatyzacja. Kamera. Kamera, dynamiczne linie. Wyłączmy, żeby tu nie kopcić.
komputer pokładowy. Trochę ustawień komputera, przebiegi międzyprzeglądowe, wspomaganie kierowcy, czyli to są te systemy bezpieczeństwa, systemy wsparcia kierowcy, światła. Coś przeklikałem już. Aktywacje kierunków, opóźnione wyłączenie, HBA, asystent świateł drogowych, drzwi, czyli kiedy centralny zamek ma się otworzyć, kiedy zamknąć, przebiegi międzyprzeglądowe. Tutaj się ustawia okres między przebiegami, między przeglądami. Ja zawsze ustawiam szybciej, 14 tysięcy lub 11 miesięcy. On wiadomo, jeszcze będzie chwilę szybciej przypominał, ale co ważne, tych przebiegów roku lub 15 tysięcy, co nastąpi szybciej, nie można przekroczyć. Lusterko, schowek na okulary, wykończony na miękko. To było na tyle, jeśli chodzi o Kia Rio, przygotowaną do wydania. 1.0 turbo 100 koni z automatem 7DCT, wersja Business Line w kolorze Most Yellow. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się, dobrego dnia Wam życzę. To były światła z funkcją Follow Home. Nie przyjmuje się pan, że w roku pan przekroczy. Jak pan w jednym roku przekroczy, a to Kia. Movement that inspires.